Witam na kanale. Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu. Co prawda listopada podsumowania nie robiłem, bo tam niewiele co było podsumowywać. Grudzień jest zresztą taki sam. Okres zimowy nie jest jakimś szałem dla fotowoltaiki. Tak więc, żeby nie przedłużać, w instalacji tam nie zmieniałem nic na razie. Także dalej jedziemy na tych samych ustawieniach i na razie jest dobrze. Także w listopadzie zrobiliśmy 50 kWh i wrzuciliśmy do bojlera, a w grudniu raptem 21. Także tak się to układa. Także ciepłą wodą bardzo się nie pocieszyliśmy. No i wykres temperatur. Tak wygląda listopad. Gdzieś tu jeszcze na początku listopada trochę tam tej ciepłej wody było. 50, 60, no nawet 70 stopni złapało. Także gdzieś tam do tego 12 listopada jeszcze coś się działo. A później to już nic. Także parę litrów tam było spuszczone. I teraz zrobimy co? Tu ostatnie 30 dni i mamy wykres z grudnia. Także cały grudzień, jak widzicie, temperatura nie wychodzi poza zakres 40 stopni na bojlerku. Także nie jest źle. Teraz mamy 40, prawie 1 stopnia. Także tak to wygląda. Nie ma wielkiego szału. I tyle. Czekamy na cieplejsze dni i trochę więcej słońca, bo jak na razie to od prawie że tygodnia non stop chmury i pada deszcz, także nie jest to wcale atrakcja. Także dla mnie to tyle. Wszystkiego najlepszego Wam życzę w nowym roku i żeby tego słoneczka było więcej.